Siemaneczko! Siemaneczko! Witajcie na naszym kanale, ja jestem Amanda. A ja jestem Lena. A ona jest Lena, tak. A ja nie jestem Amanda. Nie, ty jesteś córeczką Lenką. Dzisiaj przychodzimy do was z takim mini holem zakupowym. Bo byłam wczoraj w lumpie. Ale ja nie. Lena nie, Lena była w szkole. I co? I będziemy wam pokazywać, co mi się udało dorwać. I jeszcze, że jestem mega zadowolona. Ja sobie kupiłam płaszczyk, futerko, Lenka dzisiaj z nami będzie nagrywać, koszulę i bluzkę. Ale nie kupiłam w sumie w lumpie, typowo kupiłam jej bluzę i piżamę. Dwie bluzki kupiłam jej w Textil Markecie. Tak, ja kupiłam na nim maskę, żeby mogła nagrywać sobie na TikToku bez blokowania konta. A ja się, to wszystko po 3 złote. Ale się było na mnie wystraszą, żeby i wczoraj w ogóle założyłam ją w domu i Fini na mnie czekała. Więc my idziemy się przebrać pierwsze rzeczy i pokażemy wam. I mój przyjaciel tam też. I do was wrócimy. Tak. No i dałam może za niego, nie wiem, bo kupowałam za płaszcz, koszulę, bluzkę. Za te trzy rzeczy dałam 42 zł chyba, albo 43. Nie wiem, ile mogłam dać za ten płaszczyk, ale jest śliczny, bo nie jest taki długi. A wszędzie w galeriach są takie mega długie i takie mega proste te płaszcze. A on moim zdaniem jest tak ładnie ten. Jedyna jego wada, którą zauważyłam dopiero w domu, jest to, że nie ma guzika na rękawie. Ale sobie przyszyję, bo sobie ogarnęłam już. Ogarnęłam sobie stąd guzik, zabiorę ten guzik, bo tu i tak nie mam gdzieś tego i będę miała. Tak się prezentuje. Pierwsza rzecz, jest to płaszczyk, jestem mega, mega z tego zadowolona. A teraz pokażemy wam Leny i Leny piżamy, która jest trochę nią mała, ale kosztowała 3 albo 4 zł i musiałam ją kupić, bo jest kozacko. Zobaczycie zaraz sami Lenę. Dobra, no spójrzcie, pokaż się Lena w całości. O, Lena jest krówką, to jest piżama na 5-6 lat, stój chwilę, krowo. No i ona nawet nie jest za mała, patrz. Zależy, jak ręce podniesiesz. Pokaż się do nas przodem. A jak robią krowy? Ej, no ale patrzcie, no czy ona nie jest słodka? Taka moja króweczka, popatrz. A gdzie ogonek? Nie ma. Śliczna krówka, piona krowo. Dobra, idziemy się przebrać w inne rzeczy. Jestem, no i ja mam futerko. Zwykłe czarne futerko z mojito. Ja miałam kiedyś takie futerko szare z New Yorkera, z tym, że straciłam je, jak byłam, powiedzmy, że na wakacjach. Byłam ze znajomymi w Wiśle, no i tam ono zostało prawdopodobnie. Jak upolowałam czarne futerko, to jestem mega zadowolona. Futerko dałam akurat 33 zł. Byłam ogólnie w 3 lumpeksach, w jednym za tą to futerko. Może by było dużo, bo ten lumpeks jest mega duży i... Ale tam było mega ciasno, mega dużo ludzi. No nie wiem, ja nie lubię takich tych, więc po prostu tak już chodziłam, bo była 8 rano i mówię, muszę tak sobie pochodzić, żeby nie iść po prostu dalej, bo wszystko było pozamykane. I tak sobie pochodziłam, potem poszłam do Maczka i finalnie poszłam do kolejnego lumpeksu i tam znalazłam właśnie dla Leny bluzę. Bluza jest nowa z matką, jest z Primarka. Bluzę mamy z taki, tu mamy happy napis. Czekajcie, bo Lena, widzicie, ona sobie wkłada tak jak ja do spodni. I tańczy teraz. No i bluza ma tutaj taki kaptur, że wiecie, jakby miała bluzę na bluzę. W tym lumpie było bardzo dużo ubrań z Primarka, ale wszystkie były na takie 9-latki, 10-latki. I za bluzę od Leny dałam 20 zł. No jest fajna, ale szkoda, że ona nie jest starsza, bo dla dużych dzieci tam było tyle, że... No, kupiłabym więcej. No i tak z Leny lumpów to jest tyle. Ja się teraz przebiorę w bluzkę, którą nie byłam sobie do niej przekonana, ale właśnie ona mi wyszła też jakoś takie, powiedzmy, 5 zł. Tak, więc powiedziałam, że dobra, w sumie mogę ją sobie wziąć. No, jak nie będę w niej chodzić, to 5 zł nie stracę, na pewno sobie jakieś zdjęcie w niej zrobię, więc dobrze zainwestowane 5 zł. I kupiłam jeszcze koszulę różową męską, bo sobie jak zobaczyłam koszulę męską, to powiedziałam, kurde, chcę fotę w koszuli męskiej. I zrobiłam sobie wczoraj zdjęcia w koszuli męskiej i zdjęcia wyglądają następująco. Tu wam pojawi się jedno, a tu drugie, i tu trzecie, i możliwe, że tu czwarte. To reklamówka. Więc bluzeczkę kupiliśmy w... w Textil Market chyba, z tego co kojarzę. Bo jeszcze taka dla taty, ale... Niestety...
dla mam nie było, ale my mieliśmy kiedyś te takie bluzki, tyle że białe. Dobra, uciekam się przebrać. A few moments later. O, i ostatnia bluzeczka jest taka, wiecie, no jest taka elegancka. Jakbym pracowała w biurze, to na pewno bym sobie w niej chodziła. Dobra, no, moim zdaniem takie ubrania się w szafie przydają. Tak, bluzeczka ogólnie jest taka. Ja oczywiście wkładam sobie bluzki tutaj. Jeżeli podobał wam się taki odcinek i chcecie może z nami kiedyś wybrać się na lumpy, zakupy, to wtedy dajcie na tym balonie dużo subskrypcji. Nie zapominajmy o zostawieniu łapek w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa!